Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Ghost of Tsushima. Ja jestem Sarch i kontynuując to, co robiliśmy ostatnio, będziemy nadrabiać ostatnie poboczne zaległości, jeśli chodzi o region Kamiagata. Już niewiele nam brakuje tak naprawdę do osiągnięcia 100% w tej grze. Zanim będziemy mogli się za kolejną misję fabularną zabrać, no to jeszcze są tutaj trzy tereny do wyzwolenia, chociaż myślę, że skończy się na dwóch, bo ten trzeci raczej jest związany z misją fabularną. No a do tego trochę jeszcze tych elementów kolekcjonerskich, ale też już niewiele, więc zobaczymy, czy w tym odcinku uda się wszystko zrobić. Zaczynamy od Sago i tutaj zamarznięty wierch czeka na przejęcie. Akurat jest to posterunek, o którym dowiedzieliśmy się może nie ostatnio, może nie w poprzednim odcinku, ale parę materiałów temu, zdaje się, od jakiegoś ocalałego dowiedzieliśmy się, że tutaj wrogowie rzeczywiście są. Jak widzicie, postanowiłem się z wami przywitać w tym stroju, w którym zakończyłem ostatni odcinek, czyli tym stroju nawiązującym do serii Sly Cooper od studia Sucker Punch. Tam więcej zresztą w poprzednim odcinku o tym powiedziałem. Dobra, wykonać serię zabójstw bez otrzymania obrażeń tutaj powinniśmy. No to powiem wam, że ażby się prosiło, zmienimy na chwileczkę jednak ten strój. Zmienimy na zbroję klanu Sakajów, dlatego że wtedy samą prowokacją mógłbym tę serię od razu sobie zaliczyć. Tylko jeszcze jest kwestia, żeby się udało. Hej! No, mam nadzieję, że da radę ze wszystkimi pięcioma. Tak jest, od razu zaliczony dodatkowy cel. No i w tym momencie możemy już właściwie sobie przełączyć z powrotem na zbroję Gosaku. Lecimy zatem. Panowie, gdzie jesteście? O, to oni, co ciekawe, już nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje. Ciekawe, że dość szybko przeszli z tego stanu walki do takiego stanu, kiedy są jednak niezorientowani, aczkolwiek wynika to też z faktu, że jednak tam walczyliśmy przed obozem, a tutaj ich mamy w środku. No i dobra, uważać też na te dzikie mongolskie psy, bo one też oczywiście będą nas od razu atakować. Nie skorzystamy chyba z postawy ducha, z tego co widzę. Ja widziałem jeszcze jakiegoś przeciwnika, ale czy on opuścił ten obóz? Tak to by wyglądało. Nie wiem, czy to jest już przejęte. Nie no, kogoś jeszcze tutaj mamy, tylko nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, kogo i gdzie. Na górze jeszcze jest ich sporo, okej. No to w takim razie też, żebyśmy tutaj się udali. No i może wykorzystajmy w takim razie petardę, co? Zapraszam was wszystkich. Dobra. Wszystkich załatwimy. Ten chyba będzie ostatni. Czy jeszcze ktoś został? No jedynie chyba tego psa mamy. Nie, jest jeszcze jeden Mongoł. I to faktycznie wszyscy z tych ludzi. Bo chyba nawet mieliśmy takie mignięcie ekranu, które wskazywało, że to są wszyscy przeciwnicy. Proszę bardzo, mamy też ten teren tutaj ukończony. Czyli co? Podejrzewam, że akurat tutaj raczej nie mamy co spodziewać się, że będą jakieś znajdźki. Możemy to oczywiście sprawdzić. Ale wszystko jest raczej dalej. Artefakty są tutaj. No dobrze. W takim razie sprawdzimy. Rzeczywiście, przedostatni artefakt w grze
Mongolska włócznia, włócznie i lance, tańsze i łatwiejsze w produkcji niż inne rodzaje metalowej broni, stały się głównym orężem żołnierzy niższego szczebla oraz nowych rekrutów. Broń drzewcowa przydaje się nie tylko piechocie, lecz również kawalerii, która często wyposaża ją w haki i pętle, zwiększając tym samym skuteczność szarży. Ciekawe, gdzie jest ostatni artefakt. Gdzieś tutaj pewnie. Tymczasem uratowałem jeszcze jakiegoś wieśniaka. Pomocy! Nie ruszaj się. Masz się dokąd udać? Nie wiem, panie. Ostatnio wędrowałem i natknąłem się na ich posterunek. Ci dranie łapią wszystkich, którzy tędy idą. Pozbędę się ich. Tymczasem ukryj się. No i proszę bardzo, na to szczerze mówiąc liczyłem. Akurat tutaj po drodze natknąłem się jeszcze na kolejną grupę Mongołów. Pokonałem ich i patrzcie, że tutaj mamy jeszcze brakujący jeden posterunek. No bo są dwa, a ostatni będzie tutaj. Więc super, ja tymczasem jeszcze tutaj ruszam w stronę chorągwi Sashimono. To akurat będzie właśnie jakoś na tym obszarze. Wygląda na to, że tutaj ten fragment z tej strony to tylko las, na którym niczego właściwie, czy w którym może raczej, niczego konkretnego nie znajdziemy. No bo po tych różnych rodzajach wiatru możemy od razu wiedzieć, czy jest coś w pobliżu godnego uwagi. Tymczasem tutaj muszę jednak uważać, ale wydaje się, że chorągiew to ja znajdę gdzieś tam. Uważajmy na tych przeciwników tutaj. Nie powinno być problemu akurat z ich ominięciem. Mam nadzieję, że nie będzie też problemu, żeby zlokalizować właśnie samą chorągiew i że to będzie jakoś tu. Na razie to ja tylko widzę zapasy. No akurat sama chorągiew być może będzie na górze. Patrzcie, że cały czas muszę iść w tę stronę. Więc chyba jednak wyruszymy konno. Trochę przyspieszymy. Tutaj to nie da rady chyba wejść tak łatwo. To raczej musi być na dole. Albo tam. No, tak to by wyglądało. Patrzcie. To może być jakoś tutaj. Już się chyba nawet przez moment pojawił świetlik, więc raczej się zgadza wszystko. Zobaczmy, z której konkretnie strony. Czy bardziej tu? O, właśnie, mamy. Przedostatnia chorągiew Sashimono. Ostatnią znajdziemy na tym terenie. No właśnie, no tutaj, kurczę, najwięcej tego pozostało. Artefakty tu na pewno będą w samym obozie. Zapiski mamy gdzieś tam dalej. Ale to pamiętajmy, że też one raczej są do zdobycia dopiero w fabule. Więc naprawdę już tego zostało tutaj stosunkowo niewiele. Wiatr zdrowia, to jeszcze będziemy musieli sobie dokładnie sprawdzić. Czyli okazało się, że w poprzednim odcinku, naprawdę długim, bo trwającym prawie godzinę, solidne postępy poczyniliśmy, nie ma co narzekać. Tutaj chyba sobie przejdę teraz, mamy kolejnych Mongołów przy okazji. Nie wiem, czy ich wyminiemy, akurat tutaj ten ptak jeszcze im towarzyszy, więc też może mnie wypatrzeć. Akurat tak się składa, że oni są zwróceni w inną stronę, więc może uda się ich wyminąć i ruszyć już bezpośrednio do tego obozu. Przy okazji właśnie odkrywając artefakt, ale jednak jako, że miałem trochę więcej pobiegać w tej zbroi Gosaku, to zróbmy to. Bo kurczę, nie dość, że to jest fajne nawiązanie właśnie do serii Sly Cooper, to jeszcze kurczę, bardzo dobrze prezentuje się w tej zbroi sam Jin w tym momencie, jak wszystkie te elementy niebieskie tak ładnie do siebie pasują. Nie wiem, czy tutaj przemawia przeze mnie ten sentyment do Sly'a, czy rzeczywiście ten kolor mi się tutaj podoba. Aczkolwiek znowu muszę pominąć tych przeciwników. Tak będzie chyba po prostu lepiej. A ruszamy tutaj. Już nawet widać te budynki pierwsze przed nami. Wioska białych wodospadów, więc to ewidentnie będzie to. Może się okazać, że znowu zmienimy na chwilę na zbroję klanu Sakajów akurat tutaj.
No ale to jeszcze zobaczymy. W momencie jak przejmiemy tę wioskę, to może nawet odkryje mi od razu kolejny pytajnik w pobliżu. Miejmy nadzieję, że tak będzie. O, tutaj mamy na górze jeszcze jednego przeciwnika. No, ja stąd nie dam rady go trafić. Akurat jest zasłonięty, a tutaj z kolei nie ma co iść. Trochę jest problem. No chyba, że teraz trafimy. Udało się. No i jaki będzie dodatkowy cel tutaj? Nie chce mi na razie pokazać. Zabij wroga niebiańskim ciosem. Okej. Czyli możemy ich tutaj zaatakować. No to panowie. Chodźcie. Jeden załatwiony. Teraz ten. Kurde. Nie chciałem na razie wykorzystywać postawy ducha z tego względu, że chciałem jednak ten dodatkowy cel w pierwszej chwili zaliczyć. Czy wyeliminowanie... Tak, mongolskiego psa też się liczyło, żeby zaliczyć ten dodatkowy cel. Pierwszy raz się chyba zdarzyło, że przeciwnik mnie trafił w trakcie wykonywania tej serii ciosów. Dobrze, następni tutaj. Patrzcie, akurat kurczę skubaniec stoi przy beczce łatwopalnej. Ja w takim razie ich tutaj sprowadzę. No, biegnijcie, biegnijcie. O, idealnie. Jeszcze możemy kunajem poprawić. Bo teraz to sieczkę kurczę tutaj zrobimy. Niesamowitą. Jeszcze jeden został. Chociaż gdzieś tam słyszę kolejnego łucznika. Idealny unik. No i to będą wszyscy. Ależ się pobrudził nasz dżin tutaj. Pełno błota. Ale tu w ogóle ile fantów do zdobycia. Nie wszystko mogę zabrać oczywiście. To jednak nie szkodzi. Najważniejsze, żeby tutaj mi się fragment mapy odkrył. I patrzcie, że nie mamy niczego w pobliżu. No ale pamiętajmy, że właśnie tutaj mieliśmy znaleźć jeszcze ten artefakt, dlatego teraz tego poszukamy. No będę musiał siłą rzeczy zmienić sobie strój. To poszło automatycznie. No, nie zdziwię się, jak tutaj może w budynku będzie. Tylko jeszcze chciałem sprawdzić tę skrzynkę. Jakoś mam coś takiego, że wciąż mnie zawsze kusi, aby zebrać chociaż parę surowców, mimo faktu, że przecież ich nie wykorzystamy. No chyba, że na zakupy, ale to też samych tych zapasów mam tak dużo na zakupy, że one już mi spokojnie do końca gry wystarczą. Ale wiecie, mogę na przykład nie skupiać się na tym, żeby szczególnie teraz wszystko przeszukiwać w poszukiwaniu właśnie tych zapasów, ale jeśli już obok czegoś przechodzę, no to aż mi by było głupio tego nie zabrać. Tymczasem, w którą stronę w końcu? Zdaje się, że tutaj może będzie to na górze. No, tak by to wyglądało, bo jak tutaj się przechadzamy, to jednak się ten świetlik pojawia. A może ewentualnie tutaj wyżej? Bo już sam nie wiem, czy ja to omijam. Czy to może być właśnie tam wyżej? Tak trudno stwierdzić po tym, co widzimy na mapie. No, wygląda na to, że jednak jest to na dole. I to by się nawet tutaj zgadzało, bo takie miejsce często zawiera jakiś artefakt. No i mamy ostatni artefakt w grze. Zebrano wszystkie mongolskie artefakty. Maska Mahakali. Mahakala, potężny strażnik buddyjski, przybiera różne postacie, choć najczęściej jest przedstawiany z czarną twarzą, trojgiem oczu i koroną z pięciu czaszek, które mają symbolizować przemianę negatywnych czynników, pięciu klesi, w mądrości. Włączenie Mahakali w mongolskie wierzenia szamanistyczne to tylko jeden z przykładów wpływu buddyzmu tybetańskiego
na koczownicze plemiona z azjatyckich stepów. No to pięknie, mamy wszystko. To nawet pokażę wam tutaj wszystkie te artefakty. Może już bez czekania, aż się wczytają, chociaż nie zajmuje to dużo czasu. Więc jeśli jesteście zainteresowani, żeby to sobie wszystko jeszcze raz przeczytać, to proszę bardzo. No nie ma tego rzeczywiście aż tak dużo, więc możemy tutaj to sobie odpalić. No to akurat były ciekawe znajdźki. Lubiłem tego szukać, bo za każdym razem czegoś nowego się o Mongołach dowiadywaliśmy. Chociaż czasem zwracaliście uwagę w komentarzach, że niektóre te informacje tutaj trochę się mijały z prawdą. Nie w każdym przypadku oczywiście, czasem się zdarzyło może jakieś mniejsze naruszenie, no ale jednak. Więc warto też mieć to na uwadze. Jest tego tutaj, kurczę, trochę jednak. No 50 to 50, prawda? Mongolskie plany. No i kończymy akurat na tych psach, które tutaj spotykamy dość często. Czyli tak, zapisków teraz nie zdobędę, bo to w fabule. Jeszcze jedną chorągiew, za to mam nadzieję, że będę mógł zdobyć, ale w pierwszej kolejności to tutaj było jeszcze chyba coś. Wiatr zdrowia mnie prowadzi, czyli do gorącego źródła najpewniej. No bo gorące źródła przecież rzeczywiście zwiększają pasek zdrowia. Czyli czeka nas ostatnie przemyślenie Dzina, jeśli właśnie chodzi o te gorące źródła. Zobaczymy, na jaki temat. Ale ponieważ za każdym razem mamy jakiś wybór, no to nawet nie da się tych wszystkich przemyśleń przy jednym podejściu odpalić. Poza tym one chyba się też tam uruchamiają dość losowo, taka prawda. Bo mamy tylko wybór z dwóch, a jednak w całej grze przygotowano ich jednak dużo więcej, jakby nie patrzeć. Aczkolwiek mimo wszystko jestem trochę zawiedziony, jeśli chodzi o te gorące źródła, bo potencjał na to był większy. Tak mi się wydaje. Można tutaj było jednak zawrzeć trochę więcej tych przemyśleń, żeby przy każdym źródle trochę więcej nasz dżin pogadał. Tymczasem to będzie tutaj na górze. Już widzę dym. A więc to jest wystarczająca wskazówka, żeby właśnie tutaj się udać. No właśnie, mamy to. Odpoczniemy zatem sobie i nie wiem, czy przypadkiem nawet nie powinienem też dostać jakiegoś trofeum przy okazji. Tymczasem rozmyślaj o swoim dziedzictwie. Jak ludzie zapamiętają ród Sakajów? Jako bohaterów Tsushimy? Czy zbiegów kryjących się w mroku? Dobre pytanie. No i to już jest maksymalny poziom zdrowia, jak rozumiem. Bardziej tego raczej nie rozwiniemy. Trofeum chyba nie dostaniemy jednak, bo patrzyłem, że jest też takie trofeum, które odblokowuje się wtedy, jak różne rodzaje tych aktywności łącznie wykonamy. Dlatego za niektóre nie dostajemy pojedynczo, bo jak już zrobimy wszystkie, to wtedy właśnie otrzymamy. Tymczasem mamy Fundoshi. Prawdziwy samuraj nie potrzebuje odzienia. Jin Sakai po zbyt wielu kolejkach sake? To może być ciekawe. Bieganie oraz sprint nie powodują hałasu. No nie wierzę. To ci dopiero strój. Albo raczej jego brak. No dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak i to wam zaprezentować w takim razie. Myślę, że dla żeńskiej części widowni jak najbardziej spoko. Ale ciekawostka z tym dodatkowym atrybutem, że bieganie oraz sprint nie powodują hałasu, czyli też coś nawet niezłego na skradanie się, kiedy to przechodząc za plecami przeciwników, teraz nawet nie musimy się tak naprawdę skradać, możemy sobie biegać i nas nie usłyszą. No niezła rzecz, trzeba przyznać, aczkolwiek wygląda teraz dżin dość komicznie, biorąc pod uwagę, jaka temperatura tutaj jest. No bo na pewno musi być minusowa. A jednak Zdzina jest twardy chłop i wytrzyma wszystko. No dobrze, to co mi tu jeszcze zostało w takim razie? Zerknijmy jeszcze na te kolekcje. Gorące źródła wszystkie. Tutaj też mamy. Kapliczki Haiku.
Tylko że patrzcie, każdy haiku gwarantuje nową opaskę na głowę, a mamy już wszystkie rynsztunki kosmetyczne. Czyli to też chyba musi być dopiero w fabule. Pamiętajmy, że w niektórych zadaniach mieliśmy haiku. Mam w pamięci chociażby te zadania dotyczące opiekunki Gina z dawnych lat. Czyli tak naprawdę tutaj to będzie rzeczywiście wszystko, jeśli chodzi o to, co mogę odkryć. Patrzcie, mamy, że wszystko odkryto. Jeszcze chorągwie Sashimono. No i te zapiski, które niby mi pokazuje tam w tej wiosce Izumi, ale nie możemy ich zdobyć, tak czy siak. A chorągwie będą też gdzieś tutaj w pobliżu. Spróbujemy się tam wybrać, poszukać czegokolwiek. A, bo mi teraz automatycznie założyło ten strój siłą rzeczy. No jeszcze muszę z tego skorzystać, żeby wiedzieć, gdzie ruszać, aby tę chorągiew znaleźć. To już będzie chyba tutaj, co? A może właśnie niżej wręcz? Często to tak można znaleźć gdzieś tutaj na skałach. Proszę. Mamy faktycznie. Nie wiem tylko, czy ja akurat tędy sobie spokojnie zejdę. To może być dość ryzykowne, ale chyba spróbujemy. O kurde, nie wiem, czy ja dobrze robię. Bo to się może fatalnie dla mnie skończyć. No jakby tutaj zejść? Okej, nie było tak źle. Czyli ostatnia chorągiew. Zebrano wszystkie, twoja legenda rośnie. I dzięki temu dostępne jest nowe siodło. No dobra, chorągwi oczywiście nie mogliśmy sprawdzać. Czyli tylko te zapiski. To kurczę, to by faktycznie wynikało, że to już jest absolutnie wszystko tutaj. Zejdźmy sobie może jeszcze. Powiem wam tak, jedyne co, to ja bym jeszcze tutaj z czystej ciekawości i z chęci pokazania wam jeszcze skrawka tego terenu, to bym sobie rozejrzał się tutaj. No bo to jest taki największy obszar tutaj jeszcze w tym regionie, którego nie sprawdziliśmy. Pamiętajmy, że nie znajdziemy tutaj niczego istotnego. Więc totalnie nie ma potrzeby, żeby tam się wybierać akurat, ale zrobimy to, tylko weźmy raz jeszcze to nietypowe przebranie. To kawałek drogi stąd tak naprawdę, mam nadzieję, że w końcu w dobrą stronę ruszam, jak najbardziej. To swoją drogą dość ciekawe, że no całkiem spore obszary pozostają tutaj takie niezagospodarowane. Akurat jeśli chodzi o ten trzeci region, chociaż no w poprzednich też się oczywiście to zdarzało. Choć mam wrażenie, że może nie aż w takich ilościach. Trudno powiedzieć, trudno to porównywać. Teraz może wrażenie jest tym większe, że po prostu jeszcze nie przejęliśmy wszystkich terytoriów, a w związku z tym nie odkryliśmy sobie całego regionu. No będziemy musieli poczekać po prostu na zakończenie, na przejście kolejnych misji fabularnych. To co powiecie na walkę bez jakiegokolwiek przybrania? Hej! Trzeba i to wypróbować, czemu by nie? Kurczę, już myślałem, że będzie, ale jednak nie. No a tak swoją drogą, to tutaj też ciekawie będzie zobaczyć, jak Jin obrywa bez jakiegokolwiek pancerza. Oczywiście domyślam się, że nie będzie to miało wpływu. Zobaczymy na nim ślady krwi. O, praktycznie nie. Więc to jest coś takiego, co akurat... Wow, wow, ale ja teraz to ja muszę szybko zadziałać. No właśnie, bo ja tutaj padam od razu, jak trucizna działa. A, na szczęście jednak nie, dobra. Myślałem, że rzeczywiście kompletnie oberwę, ale nie było tak źle. Czekajcie, co ja tu jeszcze mógłbym zrobić? Weźmy sobie drogę ognia. Uwaga tylko.
poprawię się z tobą. No, to zapraszam. Musiałeś mnie trafić, kurczę. Panowie, bez szans jesteście. Musi być im naprawdę głupio, że Jin bez ubrań ich tak pokonuje. I to by było na tyle. Czy ja w ogóle dotarłem do tego celu? Jeszcze kawałek. Tutaj mamy wodospad. A, bo tutaj kogoś pilnowali. Musisz mi pomóc! No już ci pomagam, spokojnie. Uwolnię cię. To najlepszy dzień w moim życiu, panie. Już dobrze. Będę zaszczycony, jeśli to przyjmiesz. Czyli niczego w rzeczywistości nie dostaliśmy, ani punktów doświadczenia, ani jakichkolwiek przedmiotów. No niestety, na tym etapie rozgrywki to normalne. Ale dobrze, że przynajmniej wtedy dostaliśmy informacje na temat tego posterunku jeszcze. Chociaż też nie było to jakoś konieczne, bo i tak bym tam wyruszył w poszukiwaniu artefaktu. Wielokrotnie się sprawdzało, że właśnie w tych posterunkach mieliśmy te różne artefakty. Czyli tu jest ten wodospad, taki bardziej charakterystyczny punkt, przy którym mogę tutaj się z wami pożegnać przed udaniem się do kolejnego miejsca. No cóż, dla ujrzenia tego wodospadu można było się tutaj pofatygować. Tak więc ja skorzystam jeszcze z okazji, że mogę teraz sobie odebrać kolejne siodło. Udajmy się tylko najpierw tutaj. I najwyraźniej na ostatnie misje fabularne w tej grze właśnie to nowe siodło zabierzemy, a przynajmniej na kolejny odcinek, a później ewentualnie sobie coś wybierzemy. Więcej chorągwi, panie? Jasne. Chorągwie, które przyniosłeś, to odpowiedni hołd dla wszystkich bohaterów z Komody. Niech nasi ludzie nie zapomną poległych. Zrobię więcej. Nauczę innych oddawać cześć samurajom przez opieranie się Mongołom do samego końca. Proszę, przyjmij ten znak upamiętniający wszystko, co zrobiłeś dla Tsushimy i dla mnie. Elegancka furia, siodło dla wymagającego godności i szacunku jeźdźca. Nie wiem, czy masz, Jin, jakąś godność jeżdżąc bez jakiegokolwiek stroju, ale dobra. Czyli to będzie coś takiego. No to też mogę wam pokazać wszystkie siodła. I finalnie możecie określić w komentarzach, które wam się podoba najbardziej, podając po prostu jego nazwę. Powiem wam, że mknący żuraw bardzo pasuje do tego karego konia. Nie sądzicie? Nie wiem, czy sobie nie wybrać tego później na ostatnią misję. Proszę bardzo. No, zobaczymy. Na najbliższy odcinek odpalimy sobie, wybierzemy tę elegancką furię, żeby jednak pojeździć ze świeżo zdobytym siodłem. No ale siłą rzeczy jednak warto było wybrać coś innego później na sam koniec jeszcze. Jeśli już Jin ma być bez stroju na pożegnanie, to zdejmijmy też i tutaj opaskę, a także maskę. To teraz naprawdę go zobaczymy w negliżu. Podsumowując, wszystkie osiągnięcia, które tutaj zrobiliśmy, mamy wszystko oprócz jednego haiku, czyli najwyraźniej musimy poczekać na kolejne misje fabularne, a tutaj mamy wszystko oprócz jednych zapisków, które wiemy już, że są w tej wiosce Izumi i tam na razie ich nie mogliśmy znaleźć, więc też czekamy na dalszy rozwój fabuły. A tak wyglądają moje zapasy w tym momencie. Patrzcie, że ponad 10 tysięcy tych zapasów, a i tak od pewnego momentu przestałem korzystać z tego artefaktu, który mi podwaja ilość zdobywanych zapasów. Mogło być tego jeszcze więcej, ale po prostu nie było takiej potrzeby. W tym miejscu się z wami zatem pożegnam. Oczekujcie na kolejny materiał, w którym zabierzemy się już za następną misję fabularną. Cześć!